Klika nam dała bardzo dużo. Przede wszystkim takie spojrzenie na, no, poprzez siebie na drugiego człowieka. Klika jest takim miejscem, w którym realizuje się, no, taka idea, jak w książkach piszą, że dobro, które człowiek jest w stanie dać z siebie drugiemu człowiekowi, wraca do niego zwielokrotnione. To jest naprawdę wielki dar, że możemy, że jest wśród młodzieży tak wielu jeszcze ludzi, którzy widzą drugiego człowieka, chcą mu pomóc, chcą wyjść do drugiego człowieka. A to jest Ania Pary? Wtedy byliśmy młodzi, to był 71 rok, czy 74, 5, 6, 7 i na pewno człowiek też, no, wszystko inaczej bierze, bardziej spontanicznie, troszkę nawet i po sportowemu. Dla mnie bardzo przejmujące było, kiedy dowiedziałam się od moich niepełnosprawnych przyjaciółek, że nie były wcześniej nigdy w kinie, że nie były nigdy w teatrze, że nie znały Krakowa, mimo iż od urodzenia w tym Krakowie mieszkały, ponieważ było tak mnóstwo barier, zarówno transportowych, jak i architektonicznych. Nie było w mentalności dobrze chyba postrzegane, no nie wiem, w ich rodzinach nawet, że można wychodzić z wózkami na ulicę. Myśmy przełamali to tabu. To było bardzo trudne na początku, bo były czasem przykre sytuacje. Ładnie, proszę. Dzień dobry, Zuzia jestem. O, Zuzia, ja tu przyjechałam. Zuzia, no w końcu nie przywitasz. Zuzia mała. Zorganizowaliśmy pierwszy obóz, który się odbył w Skidzinie. Tam też poznaliśmy troje ludzi młodych, którzy też byli doświadczeni przez kalectwo. I Wieśka właściwie to sama zorganizowała. Zapytała się tą mamę tych młodych ludzi, czy możemy przyjechać z ludźmi na wózkach. Oczywiście Zara się zgodziła i tam to był pierwszy taki nasz wyjazd z tego duszpasterstwa akademickiego, że ci ludzie mogli z nami spędzić czas. Byłam jedną z pierwszych wspólnie z Wiesią, z Ireną, z kilkoma jeszcze osobami, które poznaliśmy się w Beczce. Spotykaliśmy się przede wszystkim na nabożeństwach, na spotkaniach, w kapitularzu, na różnych rozważaniach. Ale niekoniecznie była to grupa tylko i wyłącznie jakaś taka zamknięta wokół Dominikanów. Z piersi to była Bogusia. Bogusia Walczowska, Zosia Galon. Był Władek Katarzyński, była Marysia z Kozłówka, był Jurek Szostak, który miał pasję fotografowania. U niego w domu spotykaliśmy się bardzo często, oglądaliśmy zdjęcia, opracowywaliśmy te zdjęcia, które robił na obozach. Uczyliśmy się wspólnie, razem, ponieważ wiele z nich nie ukończyło szkoły średniej, kończyli szkołę podstawową. Niektórzy z nich nawet kończyli kilka klas szkoły podstawowej. Większość z nich robiła szkoły średnie. Kilkoro z nich studiowało później. I nasi koledzy pomagali im. Jest Józek Kowalik, który mieszkał w akademiku wspólnie i pomagał naszemu koledze, który kończył matematykę. Było takich dużo przykładów. Przyszła pani Chrzanowska, żeby moja córka Bogusia pojechała na rekolekcje do Czebini. I tam właśnie na tych rekolekcjach spotkała Wiesię, no i córkę właśnie jako prawie że pierwszą
tam właśnie wpisała do tej kliki, to znaczy do beczki wtedy. I już takie spotkania przychodzili, przyprowadzała tych studentów. No właśnie, Bogusie przygotowywali do matury. Dom był otwarty u nas i wszyscy tak się przychodzili, spotykali, śpiewały się kolędy, no opłatki takie były w domu. I tak właśnie studenci, no rzeczywiście nawet po śmierci, już 18 lat jak córka nie żyje, to od śmierci córki jeden z profesorów już Politechniki, który studiował na studiach, to już przychodził do nas, to 26 maja co roku, w każdym roku przychodził składać mi życzenia, że po prostu tak im matkowałam. W roku 1974 nie mogliśmy znaleźć miejsca na obóz. Wyczerpały się wszelkie możliwości, szukaliśmy, gdzie się dało i nic nie mogliśmy znaleźć. Wtedy moja mama wyszła z inicjatywą, żeby obóz odbył się w naszym domu. No i tak się stało. Obóz w 1974 roku odbył się w moim rodzinnym domu w Nowym Targu. No i rok później, w 1975 również. Tutaj każdy daje to, co ma najlepszego dla drugiego człowieka. Chociażby czas, chociażby właśnie możliwość organizacji wyjazdów, wyjazdy wakacyjne. Nikt nie ma takiego jakiegoś sposobu, żeby można było łatwo wytłumaczyć, że komuś chce się zamiast samemu spakować walizkę, jechać gdziekolwiek, zajmuje swój czas dużo wcześniej, żeby znaleźć miejsce, zorganizować, zająć się całą sprawą, otoczką tego wszystkiego. To, żeby te dwa tygodnie wspólnego naszego pobytu były radosne, niezapomniane i miały, no właśnie było co wspominać po latach na przykład 10, 20, 30 i tak dalej. W latach 70. dane mi było spotkać Jasię Mielczuk jako osobę niepełnosprawną. Była to troszeczkę starsza nasza koleżanka i pamiętam, jak dwie koleżanki z Wydziału Prawa, dwie Anki, które były zaangażowane w klice, kiedyś mi powiedziały, może byś tak pomógł w wożeniu takiej naszej koleżanki Jasi na rekolekcje i na msze święte do Dominikanów. No i zaangażowałem się i doświadczenie tych spotkań z Jasią Mielczuk nauczyło mnie wiele pokory wobec życia, bo zobaczyłem, jak człowiek bardzo schorowany może być zarazem bardzo dzielny. Była osobą bardzo pogodną przy tej całej swojej chorobie i wnosiła dużo takiej radości życia. Można powiedzieć, że właściwie uczyła nas też tej radości życia, bo każdy sobie uprzytamniał, że jeśli ona jest tak dzielna, to również i my powinniśmy z większą pogodą i z większym dystansem znosić jakieś troski, jakieś niepowodzenia czasami, które każdemu się w życiu mogą przydać. Czasy, kiedy klika powstała, to był głęboki jeszcze gierkowski komunizm. Czyli czas, kiedy ludzie bardzo uciekali w prywatność, chowali się do swoich domów i tam próbowali przeżyć rozmaite ciężkie chwile i czasy. Natomiast to, co wniosła klika, to, że nie można zamykać się w sobie tylko, że zobaczyć wokół siebie ludzi, którzy potrzebują po prostu serca, czasu. Ja trafiłem do kliki 20 lat temu. Byłem wtedy jeszcze młodym człowiekiem, który skończył szkołę, zaczął pracę zawodową i w zasadzie można powiedzieć, że miałem takie troszeczkę uregulowane życie, czyli mieszkałem sobie z rodzicami, z rodziną, pracowałem, miałem jakieś tam zainteresowania, hobby i w pewnym momencie pomyślałem sobie, że coś jeszcze więcej można by od życia chcieć i coś w tym życiu zobaczyć i zrobić. Dowiedziałem się, że jest coś takiego jak klika, że są to ludzie, którzy
działają przy klasztorze dominikanów w Krakowie, że zajmują się i pomagają osobom niepełnosprawnym. Można się tam spotykać, gdzieś wyjechać. No i zainteresowałem się tym. No to będziemy się kąpać w wodzie mineralnej. Ale wody mineralnej nigdy za dużo. Ale co my z tym zrobimy? Będziemy pić, bo to woda mineralna jest po to, żeby ją pić. Nie, wypijemy wszystko. Wodę mineralną damy radę. W opiekę z osobami niepełnosprawnymi i cierpiącymi zostaliśmy zaangażowani przez ojca Tomasza Pawłowskiego. To jemu głównie zawdzięczamy wszystkie nasze inicjatywy organizowania obozów, organizowania życia osobom niepełnosprawnym, wspólnych wyjazdów na msze święte, wspólnych wyjazdów na pielgrzymki. Ojciec Tomasz jest tutaj kimś bardzo ważnym.